Pomysły z pasją to przykłady inicjatyw, które zmieniają otoczenie, integrują ludzi i ożywiają gospodarkę. Już za chwilę przedstawimy mieszkańców dwóch gmin, Gostycyna i Świekatowa, którzy postanowili promować walory swoich okolic oraz ukryte w nich skarby. Tak powstała wioska Górnicza i Chlebowa, które odwiedziliśmy z naszą kamerą. Czy pomysł i pasja może przyciągać turystów? Zobaczcie Państwo sami. Nie przyszedł dzisiaj. Idea zrodziła się z tego, że mieliśmy tutaj w przeszłości kopalnie. Okazało się, że to były, właściwie są, jedyne kopalnie podziemne węgla brunatnego na Pomorzu. Mieliśmy też grupę mieszkańców, którzy chcieli się zaangażować. Podglądaliśmy, co dzieje się w kraju, jeździliśmy na szkolenia i stwierdziliśmy, że tą aktywność mieszkańców trzeba jakoś wykorzystać. No i utworzyliśmy wieś tematyczną, Górniczą Wioskę. Pojawili się pierwsi turyści, pojawiły się grupy szkolne, grupy zorganizowane. No i pracujemy, cały czas to rozwijamy, oferta się rozszerza i wszystko idzie, myślę, w dobrym kierunku. Najpierw musieliśmy dotrzeć do wszystkich dokumentów archiwalnych, rozpracować tą całą historię, zobaczyć, co można by było wykorzystać. I później dzięki dofinansowaniom i projektom z Unii Europejskiej w ramach szkoleń opracowaliśmy usługi, produkty tej wsi. Wszystkie, które realizujemy, są oparte właśnie o historię, o to miejsce, o to, co się kiedyś działo. No i pokazujemy to w trochę inny sposób. Mieliśmy o tyle szczęście, że w przeszłości tutaj u nas, w tym naszym miejscu właśnie, funkcjonowały kopalnie podziemne węgla brunatnego, co już same w sobie jest dosyć unikatowe, bo podziemne kopalnie węgla brunatnego raczej już dzisiaj nie funkcjonują. A druga rzecz to, że do dnia dzisiejszego została tylko ta jedna, jedyna na Pomorzu, także no mamy jakby taki... Dużo zalet i walorów takich, które inni muszą poszukiwać, a my jakby mieliśmy to tutaj na miejscu. Kiedy pojawia się u nas turysta, no zapowiedziany tudzież nie, proponujemy właśnie skorzystanie z naszej ścieżki przyrodniczej, która jest bezobsługowa i każdy może nawet sam sobie skorzystać z tej formy, jakby nie prosząc nas o jakąś pomoc. Jednak jeżeli chce się czegoś więcej turysta dowiedzieć, to proponujemy właśnie wykorzystanie audioprzewodnika. Mamy świadomość tego, że no, żeby coś było fajne i przyciągało turystów, to musi być jakieś takie no, jedyne w swoim rodzaju. Bo wsi i samych wsi tematycznych, umówmy się, jest teraz bardzo dużo, jest moda i cały trend na wsie tematyczne. No, każdy szuka swojego tematu, my tu jakby temat sam nas odnalazł, bo te kopalnie tutaj już były historycznie, w związku z czym no, mamy atrakcje, mamy mieszkańców, którzy działają fajnie i przebierają się, także dzieci i prowadzimy różnego rodzaju gry i zabawy, takie właśnie rodem z XIX wieku, także jest i toczenie felgi, jest strzelanie z procy. Uważam, no bardzo fajna też to jest forma interakcji. Mamy nadzieję na to, że pozyskamy środki unijne i będziemy mogli w końcu odrestaurować na tyle korytarzy, żeby wpuścić tutaj pod ziemię tego turystę, bo umówmy się, jesteśmy tego świadomi, że każdy tego jednak oczekuje, a na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, a my jednak cały czas uważamy, że no, to jest główny nasz cel, żeby po prostu tą historię, żeby ona ożyła w pełni. Robimy takie w starych zawodach szkolenia, czyli filcowanie wełny właśnie. Robimy także wiklinę, ewentualnie zdobienie tortów metodą angielską. No, nauczyliśmy się także kowalstwa, także nasi panowie, jeżeli grupy byłyby chętne, to mogą nawet zrobić zajęcia z kowalstwa. Yeah.
parku tematycznym budujemy od 2009 roku. Mieszkańcy włączyli się w wszelkie działania, poczynając nie tylko od porządku w swoich gospodarstwach, ale także od włączania się w budowanie oferty turystycznej. Są wspaniałymi ludźmi, są gotowi dzisiaj przyjąć turystów. Mamy gotową ścieżkę edukacyjną, na której stanęli odważnie i dumnie, reprezentują pracę rolnika, a szczególnie jak budujemy swoją lokalną społeczność, a przede wszystkim chcemy tutaj gościć ludzi, pokazać jak pieczemy chleb. Szukaliśmy jakiegoś naszego czegoś, co miałoby nas wyróżniać i właśnie chleb okazał się najbardziej w przypadku Janie Góry najlepszym takim produktem, z którego już troszeczkę słyniemy. No, powstają wioski tematyczne, jest wioska grzybowa, jest wioska jabłkowa. No, my wybraliśmy chleb, zostało to zaakceptowane. Jesteśmy wsią osoby bonitacji chleb, gdzie rośnie żyto, z żyta powstaje chleb. Tak sobie, takie korzenie sobie wymyśliliśmy. Chleb każdego przyciąga, tak? Chleb to jest nasze uczucie, nasz dom, nasze wspomnienia rodzinne, tak? Ciepło, więc chleb, do chleba każdy ciągnie naprawdę, więc tak, chleb jest tym produktem, który każdy lubi i do każdy wspomina i każdy będzie dążył i będzie zawsze go pewnie pragnął. Jubileuszowy piąty festiwal został otwarty. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się z naszego pięciolecia i jak widać dzisiaj świętujemy całą parą. Zmieniło się u nas bardzo dużo. Tak żeśmy się tutaj zintegrowali, że możemy świętować, bawić się, zapraszać turystów, gościć się, więc wszyscy dzisiaj jesteśmy naprawdę radośni, jak widać.